Dobra. Jesteśmy z Michałem Fijałką przed MMA Attack 3. Cześć Michał. Cześć, witam. Powiedz Michał, tak po pierwsze, miałeś rok przerwy od startów w MMA. Powiedz, czym było ono mniej więcej spowodowane? Chciałeś odpocząć, czy jakieś inne względy? Chyba bardziej względy tego, że nie było zbyt wielu propozycji takich fajnych dla mnie i dla naszego teamu. I dlatego tak czekaliśmy na propozycje i jak się w grudniu, tam już około grudnia wiedziałem, że będę walczył w MMA Attack, to już się chciałem skoncentrować tylko na tym starcie. I przez ten rok miałeś okazję też spojrzeć, znaczy na pewno zrobiłeś pewnego rodzaju postępy. Jak myślisz, siedzieliśmy tutaj rok temu względem tego, jakie największe zmiany są w twojej osobie, w twoim stylu walki, wszystkim? Myślę, że pewnie styl walki się nie zmienił. Podejrzewam, że będzie tak podobny, bo to już chyba każdy ma w sobie zapisane jakiś tam swój styl. No, dużo pracy, dużo sparingów, cały czas byłem w treningu, nie było nawet chwili, kiedy byłem może poza jakimś tam cyklem treningowym. Byłem na obozach sparingowych i tak dalej. Dużo tego było. Myślę, że będę w dobrej formie, dobra stójka, dobry parter. Tym razem troszkę więcej... A, nie mogę mówić. Nie. Nic nie powiem. Trochę więcej stójki robiłeś, coś takiego? No, no może wtedy robiłem dużo więcej stójki niż... A nie, w sumie nie powiem. Dobra, okej. To powiedz tak, jeszcze miałeś ten rok, żeby przyjrzeć się spokojnie tej polskiej sceny, nie MMA, i powiedz, jak to oceniasz? To tak jakby, bo mówi się, że MMA idzie w dobrym kierunku czy coś, ale jednak na przykład teraz hala prawdopodobnie nie będzie zapełniona i tak dalej. Jak to oceniasz ten rozwój MMA w Polsce, bo miałeś okazję się temu przyjrzeć na spokojnie tak bardziej? Myślę, że rozwój MMA u nas w naszym kraju nie jest tylko zależny od tego, czy zawodnicy są coraz lepsi, czy walki są coraz lepsze, bo uważam szczerze, że my polscy zawodnicy jesteśmy bardzo dobrzy. Drzemie w nas ta polska krew, polska zawziętość i podejrzewam, że... nie podejrzewam, tylko uważam, że na świecie sobie dobrze dajemy radę. A puste miejsca na hali nie są spowodowane tym, że my jesteśmy dla widzów niefajną rzeczą do oglądania, że tak powiem, rzeczą oczywiście w cudzysłowie, tylko tym, że po prostu w kraju panuje bieda. I tyle. Czyli względy ekonomiczne, to na to nie ma raczej sposobu, żeby to rozwiązać. Wszyscy wiemy, że jesteśmy zawodowcami i każdy musi dostać jakąś garzę za to. Ryzykujemy swoje zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Wkładamy w to, to jest nasza praca, tak? Tak, i firmy biedniejsze, sponsorzy i tak dalej, więc... No i dokładnie. I bilety nie mogą być za darmo, nie? No nie mogą, to prawda. Dobra, to spójrzmy teraz na Karola Celińskiego jako twojego przeciwnika. No raczej tacy ludzie, którzy interesują się z MMA trochę bardziej, wiedzą mniej więcej na co go stać, ale gdybyś dla tych fanów, którzy go nie kojarzą, bo nie występował na galach takich jak KSW czy MMA, tak jakbyś mógł przedstawić jego styl, jak on wygląda i przy okazji od razu powiedzieć, w czym czujesz się od niego lepszy? Myślę, że jest bardzo dobrym zawodnikiem. Dopóki nie oglądałem jego w większości walk, czyli wszystkich walk, uważałem, że jest tylko typowym stójkowiczem, że jest wysoki, wykorzystuje swoje warunki, że uderza w stójce dobrze i tak dalej. Ale później się bardziej go prześwietliłem i po prostu jest dla mnie kompletnym zawodnikiem. Ma parter, ma zapasy, ma bardzo dobrą stójkę i oczywiście wykorzystuje swoje warunki do tego, oczywiście w stójce. Dobry zawodnik. Jedyne co to, fajnie, że zszedł właśnie do tej kategorii, znaczy fajnie, tam dobrze sobie radził w ciężkiej kategorii, zszedł do niższej. No i zobaczymy, jak tutaj będzie sobie radził. I myślisz, no bo masz pewnie jakąś wizję tego, jak on do ciebie wyjdzie. Jak myślisz, że on będzie szedł na jakieś szybkie właśnie zwycięstwo przez jakiś knockout czy TKO, czy raczej punktował coś? Jak masz wizję tego jakąś? Jakąś wizję mam, ale chyba nie będę mówił, co? Nie wiem, no swoim możesz nie mówić, ale przeciwnika to wiesz, może zniechęcisz go do tego, żeby to robił i się pogubi totalnie. Znaczy między nami nie ma chyba jakiejś tam agresji, bardziej jest taka, bo są zaprzyjaźnione kluby w sumie, tak, znamy się tam wszyscy i nie ma jakiejś między nami jakiejś sportowej rywalizacji, wszystko będzie podejrzewam na stopie sportowej i dlatego myślę, że będzie dobra walka. W porządku, a skoro już mówimy o chęciach i niechęciach i tak dalej, no to czeka cię też walka z Michałem Gutowskim i tak naprawdę dużo osób się pyta, o co tak naprawdę chodzi, bo wszyscy wiedzą, że nie za bardzo ze sobą przepadacie, ale nie wiadomo do końca o co chodzi. Czy mógłbyś rzucić trochę światła na to? Długa historia, musiałbym się tutaj rozwodzić, a nie wiem, czy każdy chciałby tego słuchać. Znaczy myślę, że tego to akurat na pewno każdy by chciał, ale może jakąś skrótową wersję nawet powiedzieć, coś, żeby kibice usłyszeli cokolwiek, to nie musi być cała jakaś super historia tego wszystkiego. Szczerze nawet nie wiem, od czego zacząć po prostu. Tak wyszło, byliśmy kiedyś dobrymi kumplami, trochę się zmieniło, jak to w życiu bywa. Podejrzewam, że ktoś tutaj się troszeczkę za bardzo zapędził w niektórych kwestiach i nie potrafi teraz z tego wybrnąć dobrze i dalej się w to pcha. Trudno, no co, tak bywa. I ta walka po tak krótkim okresie przerwy, nie przeszkadza ci to zupełnie? Czy miałeś jakieś wątpliwości przed wzięciem jej? Wątpliwości miałem do momentu, kiedy dowiedziałem się, że to on się pierwszy zgodził na tą walkę. w tym momencie już nie miałem żadnych wątpliwości, że do niej dojdzie. Oczywiście, jeżeli zdrowie będzie pozwalało i będę dobrze się czuł, nie będę mocno rozbity po tej walce, to oczywiście podejmę rękawicę, tak? Ale jeżeli będę miał jakieś tam... Znaczy, no nie wiem, no, tak czy siak podejmę rękawicę, tak powiem. No dobra, to w takim razie życzę efektownej walki jutro i wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.